A co z takimi substancjami, które są jakieś takie dziwne pośrednie typu HF, H3PO4, H2SO3, związki organiczne? Wszystkie te wymienione przez Ciebie związki najlepiej zapamiętaj, że zostały przydzielone jako elektrolity słabe, czyli kwas fosforowy 5 H3PO4 będzie elektrolitem słabym. Kwas fluorowodorowy HF również będzie słaby. Wspomniałaś również o związkach organicznych typu na przykład kwasy organiczne. One również należą do elektrolitów słabych. Aminy, tam gdzie masz tabelę z KB, również przynależą do elektrolitów słabych. Nie zapomnij również o kwasie siarkowodorowym H2S, który również jest słabym, i o wyjątkowym kwasie siarkowym 4H2SO3, którego KA wskazywałaby, że jest to elektrolit troszkę mocny, a jednak traktujemy go jak słaby.